Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym wyborze Turoka. Ostatnio troszkę narzekaliście, że za dużo ruskich czołgów, plus że na YouTubach za dużo jest generalnie maszyn, które obecnie są na topie, czyli grille, TVP i tak dalej. Także obiecuję, że w tym tygodniu żadnego ruskiego czołgu nie będzie oraz żadnego bardzo popularnego. Będę wybierał maszyny, których aż tak często się nie widuje, a są to jak najbardziej bitewki godne pokazania. Jedną z takich bitew prezentuje nam Lizu, jeden na Jak Panterze dwójce, czołg bardzo zacny, step 52% szans na zwycięstwo, bitwa spotkaniowa, losowanie na topie, bez arty, co ważne. Także zobaczymy sobie, jak można zagrać bardzo dobrą, agresywną bitewkę na tym TD-ku, który kiedyś był jeszcze lepszy. Teraz, jakiś czas temu, została mu znerfiona nieco mobilność, bo kiedyś to naprawdę była baletnica, ale nadal myślę, że maszyna godna rozważenia. Pociski. Mamy 246 przebicia na apeku i 490 uszkodzeń. Jak komuś jest mało, to ma 311 peny i 490 oczywiście. I HE-czki bardzo przydatne, 630 średnich uszkodzeń. Jest naprawdę z czego strzelać. Pierwszy blindzik. Po bitwie zobaczymy, czy weszło to, czy też nie. Losowanie w sumie jak marzenie, takie na topie. Ten czołg jest naprawdę mocnym rywalem, bardzo groźnym. Ma całkiem solidny pancerz, ten górny, gdzieś tam, jeśli ze złota przeciwnicy oczywiście nie strzelają. Komecik, blindzik, oczywiście zawsze warto strzelać blindy, jeśli mamy cień podejrzenia, że taki strzał ma szansę wejść. 1-1, dosyć spokojnie. Mamy 417 widocznych obrażeń plus być może dwa blindy, a może żadnego. Dobra, T43 z prawej, Centurion 1 nas niestety zdzielił za 274, ale Lizu nie zamierza tutaj jakoś specjalnie przejmować się sytuacją, że jest tutaj na pierwszej linii. Po prostu będzie wykorzystywał atut losowania oraz atut swojej maszyny i naprawdę jednego z lepszych dział, myślę, na 8 tierze. O dużej penetracji, o dużej szybkostrzelności, jak na takie uszkodzenia. Uszkodzenia praktycznie prawie 500, to jest naprawdę sporo. To jest sporo. Wiadomo, że ISU ma więcej, ale za to ładuje dłużej. Także ten za to potrafi naprawdę mocno przeciwnika w dwóch strzałach zjechać. Dobra, 2 do 3. Coś próbuje Lizu, nie chce też wyrwać się za darmo. Teraz wyjeżdża na Centuriona, 571, o to chodzi, to jest właśnie to. Centek się przebija po górnej płycie, no jednak działo ma bardzo, bardzo dobre, i ale już dokończony, 1100 obrażeń. W międzyczasie 3 do 6 pada druga strona, sytuacja robi się dosyć nieprzyjemna. Tutaj jakieś generalnie boty, no bo ciężko nazywać zawodnika, który ma 200 WN i stoi w krzaku i nic nie robi. Także raczej darmowy dawca HP, ale też trzeba się go pozbyć. Z tyłu już nadjeżdża Komet na nasze plecy. Nasza drużyna ściśnięta w jednym miejscu na dole. Kompletnie bez sensu, tak naprawdę nic nie robią. Lizu teraz, widząc, co się za chwilę będzie działo, zmienia flankę, spróbuje nie dopuścić wrogów do tego, aby swobodnie mogli dekapować i swobodnie mogli klepać z góry naszych sojuszników. Widzimy, wrogowie mają 11 tysięcy HP, u nas wyłącznie 7 tysięcy. Jedzie sobie beztrosko SU, ISU-122S. Tygrys dostaje za 483, czyli poniżej średniej, ale i tak soczysta buła. Za chwilę będzie przeładowane i znowu można strzelić tego tygryska za prawie 500 albo i więcej. 438, nisko wylosowało, ale to nadal bardzo solidna buła. 2500 obrażeń. Teraz wrogowie próbują jak najszybciej zdekapować gąska na ISie trzecim. Ten oczywiście jest w stanie odbić pocisk każdego kalibru. 250 penetracja na nim nie robi żadnego wrażenia. W końcu jest penetracja 10 tieru. 516 dostał za karę potężną bułę. Lizu tutaj lawiruje między Super Pershingiem, ISem trzecim, a Kometem. Cały czas bardzo przytomnie się rozgląda. Stara się utrzymywać cały czas mniej więcej kontrolę nad minimapą. 8-9.
bardzo teraz słusznie, wyjazd Nejsa III trzeba zrobić jak najszybciej. Nie ma co czekać. Niestety Kalafior była próba w daszek, ale nie udało się. Jedzie super Pershing z lewej. Teraz jak najbardziej wykończyć lufę. Pewnie Is nam przywali w plecy. O dziwo nie. O dziwo skupił się na kimś innym. Albo go wywaliło, albo nie wiadomo co robi. Bardzo dziwna sytuacja. Dostaje za karę potworną bułę. Nie wiem, czy dostał disconnecta ten trzeci. Nie, no generalnie rusza się, ale nie celuje w nas. No nie wiem o co chodzi. Nieważne, dostał za 425, strzelił, on w kogo innego po prostu strzela. Skupił się na kimś innym. No... dziwne. Aczkolwiek uważam, że Lizu też by sobie z nim bez problemu poradził, tylko by stracił na pewno jeden strzał jeszcze. Na dole Komet, 4200 obrażeń, wykończony Komet, 11-11. Zjazd na dół, 5 fragów. Zrobił swoją robotę, ponad 4000 obrażeń. Drużyna tak naprawdę próbując jedynie kapować w tej bitwie, oczywiście nie zrobiła kompletnie nic, oprócz tego, że dałaby się tylko bardzo łatwo wystrzelać. No i teraz również dziwne zachowanie tej drużyny przeciwnej. Is szósty, bot niestety, Tygrys jedynka, to już zawodnik niezły, ale też daje się obijać. Także teraz próba wykończenia tego Tygrysa, weszło oczywiście przez jarzmo. No i teraz powolutku zaczynają się to robić dożynki, 4700 obrażeń. Is szósty dopiero włącza się do akcji. 535, klepiemy ponad 5000 obrażeń. Oczywiście jest to bitwa z cyklu, gdzie przeciwnicy są mocno nierozgarnięci, ale dzięki temu po prostu można takie wyniki klepać. Prawie 6000 obrażeń. Bardzo ładnie, ponad 6, już 200, także naprawdę bardzo zacny wynik. Udało się postrzelać, ponieważ taka, a nie inna była sytuacja w tej bitwie. Ale Lizu absolutnie tutaj nie kampił, grał swoje, grał agresywnie, robił co mógł, żeby ta drużyna mogła wygrać. No i przyczynił się ogromnie do zwycięstwa. 6500, 9 fragów. Jedziemy teraz po kolejnego bota, jakim jest Is, który ma 1000 bitew, 300 WN-a i pewnie siedzi w garażu, bo losowanie jednak na takich zawodników to głównie interesuje ich losowanie na piątki, a jak za wysoko to już niestety nie dają rady. Drużyna przeciwna pisze, że jest to jakiś bot, jakiś AFK. Zobaczymy, czy tak faktycznie jest, nawet jeśli on się nie rusza, to i tak praktycznie jest free. Znaczy, jeśli się nawet rusza i walczy, to i tak jest free fragiem. Ale chyba jednak jest botem. Także dużo dziwnego zachowania w tej bitwie. Jak oglądałem ją razy dwa, to jednak wydawało się to nieco bardziej emocjonujące. Tutaj jednak okazuje się, że sporo tych awków, ale nie umniejszamy zwycięstwa. Obejrzyjmy screeny. Lizu zrobił w tej bitwie bardzo ładny wynik. Odznaka mistrzowska, Radley Walters, duży kaliber, czołgista snajper, co dziwne, że dużo było strzał z pierwszej linii, i specjalista. Jeśli chodzi o expa, wybitnie, 1848 czystego, 6881 obrażeń i 9 fragów, także naprawdę bardzo przyjemny wynik, prawie 3 km przejechane, zarobione 24 tysiące. Na pewno będziecie nieco narzekać, że bitwa była łatwa i drużyna dała się wykosić. Tak faktycznie jest, ale za to nie jest to ruski czołg, także coś za coś. Także tyle w tym odcinku. Zapraszam oczywiście na kolejne, gdzie będziemy oglądać kolejne równie ciekawe albo i ciekawsze bitewki. Cześć!